O Jezus! Siemane maneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to... A nie, witamy. Witamy was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie wraz z Matim w nowej gierce Hide and Shrink, tak? Shrike. Czyli gra, której sami jeszcze do końca nie rozumiemy, aczkolwiek... Ale tutaj są nowe, inne te mapki chyba, tak jakby. Myślisz? Albo nie byłem jeszcze w tym pomieszczeniu. Ukryj straszną niespodziankę. I o co w tej grze chodzi? Wytłumacz. No właśnie, chodzi w niej o to, że jesteśmy jakimiś duszkami, czy tam niewidzialnymi stworkami i mamy na mapce rozmieszczone takie orby, czyli takie kamienkie, które tworzą jakieś czary. I zadanie jest ogólnie to, żeby zdobyć więcej punktów, a punkty zdobywamy poprzez straszenie się i takie inne pierdoły. Nie powiedziane, ja bym lepiej tego nie powiedział. Więc super, na przykład teraz rzuciłem kulę ognia w drzwi i nic z tym nie zrobiłem, ale chciałem wam pokazać, o co chodzi. Nieźle. No i oczywiście, no nie wiem, gra, tak na początku dość sceptycznie do niej podchodziliśmy. No, szczerze mówiąc, to myślałem, że to będzie jakieś... Aczkolwiek jak ją włączyliśmy, to bardzo nam się spodobała. Zagraliśmy jedną grę, tylko po to tako, żeby sobie zobaczyć, o co chodzi. No i wydaje się być całkiem fajna, graficznie spoko, wygląda no. Spoko. Zobaczymy, jak to będzie. Co tyś tu stworzył za stolik? Czy on sam się stworzył? Sam. Czemu ty masz 12 tysięcy punktów? Jestem dobry, ziomek. Stary, jakim cudem w minutę tyle zrobiłeś? Bo jeżeli masz ten stolik, nie? To musisz zanieść kuleczkę tam, koloru tego stolika. I dostajesz 10 tysięcy? Tak. Aha, a co ci to da? No punkty, które potem ja, dzięki którym wygram. Okej, zaniosłem kuleczkę i... Atakuj go, ogniku. Mój ognik cię zaatakował. No ale nic mi nie dała ta twoja kuleczka. Ale musi być koloru tego. No to mam czerwony na czerwonym stoliku. To może jeszcze jedną go. Nie wiem, strzelę kolejnym ognikiem. Ogólnie jak można też oszukane na coś. Biegać, nie? Tak, można na szybcie biegać, a spacją się straszy. Ukryj Jezu, straszną coś... niespodziankę. Aha, nie wiem. Spacją się straszy, co to znaczy? Ja pierdolę. Co się stało, Manojek? Co się stało? Co się stało? Ale to była moja chyba ta. Co się... co się stało? Aha, jeszcze stałem z jakiegoś ognika. No Mati, umarłem przez ciebie. Aha, ha. Ty jesteś jakiś nadpobudliwy. Jestem dobrym graczem. Ta. Najlepszym. Wiem, nie, no, co nie się wiem, robi. Czy... Dobra, no. Powiedzmy, że... Że miałeś farta. Jezu, co ja zrobiłem? Nie to... N. Wyczaruj ukryty prezent. Ogólnie tam na ziemi chyba leżą raz na jakiś czas takie te, nie? Takie jakby... Czemu ja płonę? Jezu, jestem dobry w tę grę, bez kitu. Główienka na ziemi? No, takie i może to jest to, gdzie ja byłem ostatnio. Czemu coś mnie przestraszyło? Bo ja jestem niezły? A czy ty możesz wchodzić sam we własne pułapki? Właśnie nie wiem, boję się tego i... Bo mi się wydaje, że tak, bo... Na te drzwi to ja stawiałem pułapkę. Ja i teraz stawiam. Też puściłem na ziemię jakąś pułapkę i zaraz w nią wszedłem. Dobra. Spróbujmy i teraz otwórzmy te drzwi. No i oła, no kurde. Tam się straszysz? Można samemu w swoją pułapkę wejść. Zobacz, to jest raz potwierdzam na jakiś czas info. Na ziemi takiego światełka. I nie wiem, czy przypadkiem to nie oznacza, gdzie ty byłeś ostatnio. Kurwa, nie to kliknąłem. Nie wiem, Matyniu. Widzisz mnie, nie? Nie. Zamknąłeś drzwi przed chwilą za mną. A teraz cię widzę, bo użyłeś na stoliku niebieskiego orba, nie? Kiedy? O nie, to jest przed moja chwilą? Pułapka. Głupi. To nie, mnie no, tak się boję trochę. Wychodzi przez drzwi. No ja! Ha, 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 tricked. Jeszcze w ogóle gdzieś wbiłem do jakiegoś pokoju, ty. O co chodzi? Jestem... Czemu ja zawsze muszę być najgorszy w gry? Kurde, ja jestem po prostu dobry. A nie, tylko w GTA jest najlepszy, to zapamiętajcie sobie. Dobra. Wszyscy ludzie na ziemi. Słyszę coś. Czy to jesteś ty? No coś tutaj się świeci, boję się, tutaj nie podejdę. Mist. Nie trafiłem ze strachem. No ty masz 20 tysięcy punktów, ja 2300. Kurde, jestem taki dobry? Nie. To nie dlatego. No zbieraj z ziemi takie świetliki, one ci dają dużo punktów. Nie widzę na ziemi żadnych świetlików. Gdzie jesteś, Manojek? Nie, cię to nie interesuje. Wiem, gdzie jesteś. Skąd? Nie widzę. How kurwa is this possible? Bo teraz już cię zgubiłem, ale cię widziałem. O! Gdzieś tu byłeś. Tu się pojawił niebieski.
Ty śmieciu. Chodź tu. No kurwa, nie widzi. Gdzie on jest? Zaginął mi. Nie wiem, na jaki zasięg mogę tą spacją straszyć. Fuck, uciekłeś mi. A, widzisz. O. Nie wiem, który to jest ołtarz twój, a który to jest... Scared. O kurwa, no. To jest straszne, te drzwi. Dobra, ustawię to. Czyli co, umawiamy się, że kto ma więcej punktów, ten wygrywa? No raczej. Jop! Ha, 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 ha. Wystraszyłem cię. Pan śmieci. O Jezu, zaatakował mnie potwór. Ej, mam czarny ekran. Okej, okay, odrodziłem się. Potwór mnie mój zaatakował własny. Nie interesuj się życiem. Jestem wrogów. Teraz w labiryncie. Boję się otwierać drzwi, bo znowu... No ja... No czy na każdych drzwiach musi być jakaś pułapka? A ty pewnie wchodzisz w swoje. Na pewno, tak. Dobra. I są tutaj jakieś te ogniki na dole. Okej, okay, jestem. Kurde! Dobra, jakieś coś mi zwiększyło. Tu jest dużo tych. Odkryj na chwilę pobliskie runy. Dobra. Tutaj do tego już nie podejdę, bo... Znowu, ty śmieciu, jestem głupi! Traciłem kolejne punkty, sam sobie zadałem obrażenia. Tak? No. Znów jestem w tym labiryncie. Wie, czyli teraz ja jestem bezpieczny. No teraz to jesteś bezpieczny, muszę ci powiedzieć. Że ty zdobywasz punkty. O, ty gnojarzu. Chodź tu, zaraz cię wyjaśnię. Dobra. O Jezus! Co się stało, to ty? No ja. No siema. No siema. Co tam słychać ciebie? Ale ty mnie widziałeś? Nie, ale słyszałem, że ty mnie widzisz, więc nie wiedziałem, czy jesteś blisko, ale po prostu cię przestraszyłem. Użyłem pułapki. Ty jesteś jednak mądry czasami. No widzisz, kurde, ale nie widzę żadnych stolików na runy. Ja też nie w sumie. Aby mi się przydały w sumie. O kurde. Nie wiem co to jest. Co tam się podziało? No dobra, wiem, że jak otworzy drzwi, to mnie coś przestraszy. No pewnie, że tak, ale już się tego nie boję. No bo to musi być niespodziewane, jak wiesz o tym, to jest słabe. Okej, ale widzę pewien stolik. Ja? Jest jakaś runka dla mnie. Dobra, tutaj jakaś jest. Okej, okay, ale po raz kolejny ten i nic z tego stolika nie dostałem. No bo to czasem nie wiem, o co chodzi. Ten stolik musi być chyba... No nie, dobra, teraz dostałem, a wcześniej nie dostałem. Czym, o co chodzi? Że dwa razy już dostałeś. Co to jest? Dobra. O co tutaj chodzi? Ja? Hi. Zobaczymy, czy mi się uda. Ta, lecimy. Gnoju. Dlaczego mi tak zrobiłeś? Nie, to nie to. O nie. A jednak. Deno śmieciu. Ła! Bój się. Ale ja też, ale ja rzucałem cały czas tą piłeczkę na ten stolik i nie mogłem. Ale ja nie wiem w sumie, bo ja podchodziłem, to tego już nie było. Aha, bo myślałem, że ty użyłeś tego. No dobra, mniejsza. Go. Jest 10 tysięcy dodatkowych punktów. No nie, no dobra, rip. Jeszcze mnie własna ta przestraszyła chyba. O i zniknął ten ołtarz, ja nie wiem, nie ogarniam kiedy ten ołtarz. A może zobacz, tutaj są na górze takie kuleczki jakby. I może tyle musisz położyć, znaczy pod czasem jest takie coś. Tyle musisz ich położyć, żeby dostać punkty. Pod czasem. Aha, takie... że trzy? Na przykład. Może tak być. Chociaż, no nie wiem. No nie, no teraz... Kurde, mam jeszcze szansę to wygrać. O nie! Zaatakował mnie, jestem kurde w portalu. Zostało 15 sekund, no to nie, nie mam już szansy.
Dobra, dobra. Chyba, że znajdę niebieski ten ołtarzyk. Ja widzę niebieski ołtarzyk. Go! Nie, nie znajdę niebieskiego ołtarzyku. Przykro mi, kurde! Ale w porównaniu do pierwszej gry no mamy, tak. mamy syto, kurde, Czekaj, punktów. Bo ty jakieś bonusy dostajesz. No ty też. Ja trochę więcej, ale tak czy siak. Hihi! Ajajajajaj! Mati mistrz! Mati mistrz! Dostałem punkty, Jezu, ile leveli jakichś, co tu się dzieje? No nieźle, nieźle. Wybór run. A zobacz, bo tutaj bo są inne. W każdej grze będą inne runy. To może być ciekawe dzięki temu. Znajdź czerwone kule. A, może ja tylko... Okej, okay, no pewnie, że tak. Ja pierniczę. Jesteśmy wrogami. Mamy kolory. No. I ty bierzesz niebieskie, tylko ja czerwone. Okej. Okay. Czy ja wtedy też byłem czerwony? Nie, ja wtedy byłem czerwony. Ale ja dawałem też chyba... A, no może dlatego ja nie... No tak, bo ja nie mogłem na czerwoną tom, a na niebieskie mi wychodziło. No. Ja pierniczę. My to jesteśmy jednak głupki, co? Bez kitu. Głupkie głupki. Straszne głupkie. O, tutaj widzę, że Mateuszek był. Gdzie? No, jestem ciekaw, gdzie teraz się podziewa. Może na przykład by nacisnął jakiś shiftik. A mogę nacisnąć, jak bardzo chcesz? No nie, nie chcę aż tak bardzo. Zamknij obiekt magią. Dobra, uwaga, powiedz mi, czy coś widzisz. Kurwa, nic, czarno, widzę wszędzie, głucho, wszędzie. Co to będzie, co to będzie? Jeszcze widzisz na czarno? Nie. No, tak, tak. Dobra. A ty nie? No nie, bo ja ci to zrobiłem. Okej, okay, ale jestem kurwa śmieciem głupim. Przepraszam. Co? Ale zamknąłem się sam w pokoju pułapkami. Dobra. O, już teraz widzę normalnie. O, jakąś pułapkę tutaj na ustawiłeś, bo ją widzę. Okej, okay, ja jestem czerwonym. Nie wiem, czy to więc... coś zrobiło. No ty już masz 10 tysięcy. Ja pierdolę. Ha, ha, ha. No i masz za swoje. Wiem, gdzie jesteś. Mam 0 punktów. Jej. O Jezus! Chciałem tak cicho, kurde, jakoś. Ale na shifcie szedłeś. No wiem. No i ja zauważyłem. Ale ty też mnie chyba przestraszyłeś. Ale znaczy, nie. Coś mi zrobiłeś. Nie tym, tym nie. No. Jezu. Zlękłem się, TBH. Co ty strzelasz tu jakimiś kulami ognistymi? No kurde. Mogę, to szczelam. Czekaj, bo ja wiem, gdzie tutaj jest gdzieś jakaś pułapka. Każde drzwi pewnie mają pułapkę teraz. Nie, bo ja mam, miałem czar rozproszenia magii. No ty kurde cwaniaczku. A jak? Łokieto, a jak? No i co, myślisz, że cię nie znajdę? Dobra. Gdzie ty możesz być? Biorę jakieś randomowe runy. Ojcze, słyszałem. No nie wiem, teraz ta rozgrywka jest jakaś taka dziwna, bo ja nie widzę w ogóle, nie widziałem ani jednego stoliku. Serio? Ja widzę. Ale szukam teraz kulki mojej. Analnej? Tak jest. Okej, nie wiem. Widzę twoje kulki, jeszcze ani jednej swojej nie widziałem, ani jednego stolika swojego Gdzie nie jest widziałem. Moja? No, w kilku miejscach. Ej, mów szybciej. O, dobra, widzę też moją. Okej, okay, widzę twój stolik, ale swojego jak nie było, tak no. nie ma. Hihihi. Krik. Jest tam jakiegoś flesza. Dobra. Ale cię gwałcę, ziomek. No, pod względem punktów to tak. Widzę twoją kulkę, ale ją schowam, żebyś nie wiedział, gdzie może. Aha, ja właśnie widziałem swój stolik, ale zniknął, jak do niego podszedłem. Może... Aha, to nie wiem czemu. Szukajmy tutaj rzeczy. Okej, co to jest? Dobra, goń go, mój błędny ogniku. Co tam się stało? Weźmy, zróbmy to zaklęcie. Dobra. Ukryjmy jakieś coś. Ha, ha, ha. Nie wiem, co ci zrobiłem. Znowu mi flesza rzuciłeś. No, nie wiem. O, widzę twój błędny ognik.
Dobra, tutaj był jakiś błysk. Okej, dobra, wszystko rozumiem. Ten twój błędny ognik, nie da się przed nim uciec. No, przed nim się nie da uciec, więc on jest w sumie spoko. No, czuję się troszkę rektowany. No, rektowany jesteś strasznie, nie troszkę. Troszkę tylko. Jesteś na korytarzu może? Nie. Tak się składa, że nie. Oj, wiem gdzie jesteś. O nie! Nie! Chciałem kliknąć tą spację, ale wyskoczył mi mist. Gnoju. Ale pod względem straszenia to ja cię jednak rektuję. Co mnie rektujesz? No stary, ty mnie raz przestraszyłeś. Kompendium grozy. Na stałe wzmacnia strumień wrzasku. Uuu. Znalazłem jakąś księgę. No ja też ją wcześniej znalazłem i nie wiem co ona w sumie robiła. No że będzie, mamy większy strumień wrzasku. Tam są różne. Goń go. No kur... Ty śmieciu. A gdzie są? O, coś widziałem. Nie! Kurwa, jestem głupi. Pskit. Zwłaszcza, że mam teraz moc taką, która sprawia, że widzę twoje pułapki, ty nubie. Okej, a ja znowu jestem w labiryncie i bawię się świetnie. Hi. W labiryncie. Okej. Okay. Wróciłem. Mati, fajnie by było. To by gdybyś, było fajnie. Gdybyś stwu. No co? No nie widziałem jeszcze żadnego swojego tego portaliku. Ja dostałem teraz za kolejne punkty. Kolejne odblokowałem. Ja, masz 50 tysięcy. To umówmy się, że nie można korzystać z tych. Co to za głupia zasada? Właśnie fajna. Rzuć na przeciwnika przeklęty wir. Gdzie ty śmieciu, możesz może być? Co chcesz na mnie jakieś przeklęte wiry rzucać? Dobra, otwórzmy tę szafeczkę. Burza. Ukryj pułapkę, która odrzuca. Okej. Okay. Ukryjmy taką pułapkę. O, kolejna. Kolejny ołtarzyk. Ołtarzyk. Co się tam dzieje? Gdzie ty jesteś, Manojku? Nie interere. I co to za jakaś... Co tu się odjanej... Co tu się stanęło? Aż... Co to było? Co I don't know. A też to widzisz? Ale co? Taką jakąś burzę. Burza była w powietrzu. Nie widziałem takiej burzy w powietrzu. Tego co widzę, tutaj jest popsute. Nie, znaczy tutaj jest pułapka. Nie wejdę w to, nie myśl sobie. Dobra, gdzie tutaj może coś jeszcze być? Rzucę ogłuszającą kulę ognia. Burza. Rzuciłeś już? Nie. To zrobiłem sobie z tego inną runę. Halo. Dobra. Gdzie jesteś, Mano? A zdobywam sobie punkciki. Co to było? Tam sobie znów zrobiłem psikusa. Ja to jednak jestem. Minutka, dwie minutki zostały. No w sumie odrobiłem dużo punkcików. Pieszeń strachu. Dobra, go. Co tu się stało? Nie myśl sobie, ty nubie. A czemu mnie jakoś wyrąbało na drzwi? A to było odrzucenie. No jeszcze ja, ten twój głupi pierniczony... A skąd wiedziałeś, że ja tam jestem? Nie wiem. Czy ty na drzwi rzuciłeś? To było na drzwi. Uh-huh. Goni mnie ten twój otchłań. To jest ognik. Don't touch me. Goń go od ochochliku. No i złapał mnie, więc... O ja ale teraz taki jakiś mocniejszy ten ognik. Jak to? Nie wiem, tak wszystko było bardziej rozmyte. To mój mocny ognik. Okej, okay, Mathieu. Co tam? Nie bądź cipka. No. Wyjdź na miasto. Co to znaczy? Co to znaczy? Where are you? Ja jestem w pokoju takim, w którym jest
Mój ołtarz. Chyba zniknął, a nie, jeszcze jest. Szybko. O Jezus! Ja pierdolę! O! Czemu wygrałem? Marvelous Victory, kurde. O nie! Zostaje zawrzeszczany na śmierć. A, bo jak kilka razy... Aha, o to chodzi. Aha, jak kilka widzisz. Razy się przestraszy, to się automatycznie wygrywa. Zostałeś zawrzeszczany na śmierć. No, ty to czyli jesteś... ja nie wiem, trzy razy cię wystraszyłem w tej grze? Chyba tak. Może tak być, nie? Może że tak trzy być, razy. No, może tak kurde, być. Ty to jesteś zwaniaczek. Jednak. Ja jednak i tak miałem jestem. Więcej punktów. To ale to się nie liczy, bo zostaje zawrzeszczany na śmierć. No dobrze. No. To tyle? To dziękujemy, chyba. No, raczej. No raczej. Pa, pa. Pa, pa.